Dzień dobry, kochani. Witam was wszystkich bardzo serdecznie. Znowu jesteśmy w trójkę. Cześć Karina, cześć Krystian, witajcie. Cześć wam. Nazbierało się. Mamy tu znowu, minęło 2-3 dni i znowu kolejne wiadomości. Nie chcieliśmy czekać do jutrzejszego dnia. Nagrywamy to w niedzielę wieczorkiem. A to zaraz powiemy, z jakiego powodu nagrywamy właśnie dzisiaj, a nie na przykład jutro, ponieważ nazbierało się tych wiadomości, a są to ważne rzeczy i nie chcemy wam tego po prostu przemilczeć i będziemy sukcesywnie zaczynać, a proponowałbym od razu pędzić z pogodą. Słuchajcie, jak wygląda pogoda światowa? Co się dzieje z wodą? My mamy w Chinach powódź. Krystian, jest jakiś film? Nie. To może pokaż od razu, jak to tam wygląda. O kurde, co się to wylało? Jest to jakaś tama, czy co? Zatrzymało się, Krystian. Czekaj. Bo gdzie chciałem, żeby te napisy było widać teraz. To wygląda, jakby jakaś tama puściła, to dosyć dużo. Znaczy to są zwykle cały czas te opady deszczu, co są pokazywane. Tak. Te wyloty z tego, z tamy. Zatrzymało się. Takie są efekty. Znaczy no to chyba jest krótkie, ale tu. W ogóle tak teraz, jeżeli chodzi o światowe powodzie, jakby się troszeczkę uspokoiło, nie ma jakby, ale to być może to jest tylko na pozór. Jak wygląda sprawa z wulkanami? Dalej szaleją, mamy tam jakieś nowe wiadomości, czy o wulkanach? Znaczy była taka informacja w tym, w Szternie, w niemieckiej gazecie. I właśnie oni napisali, ja to próbowałem wydrukować, ale tylko będzie ten wydruk tutaj na dole chyba widoczny. Vulkan Ausbruch auf La Palma Aktivität laut Behörden explosiv mit herabfallenden Bomben. Oni to tak komentowali, że niby ja tam słuchałem tego wideo właśnie trochę, bo to było takie wideo tam załączone, ale nie szło tego właśnie ściągnąć tam z tej strony. I tam mówili na przykład takie coś, że betonowe bloki, ludzie widzieli, że betonowe bloki jak wystrzelane z wulkanu na kilometr wysokości, nie? Także tam się dzieje, cały czas się dzieje tam na La Palmie. Pisało, że aktywności eksplozywne, czyli takie solidne tam na La Palmie. Tam jeszcze było, Zygfryd, jeszcze było, że już to bardzo często było mówione i ludzie wnioskowali, że oni coś tam rzucają, żeby to wypadało. Nie, no, tak. No doszła taka informacja, że oni sterują właśnie aktywacją wulkaniczną La Palma z jednego dumpsa, który jest w Norwegii. No i teraz mamy taką ciekawą zależność, bo to też jest, słuchajcie, to wszystko jest science fiction, jak tak zastanowimy się nad tym. W Norwegii ponoć jest jeden z takich konkretniejszych dumpsów, który steruje jakby tą całą infrastrukturą tutaj w naszym terenie i powiedzieli, skoro oni stamtąd mogą sterować tym wulkanem La Palma i na przykład próbować zalać wschodnie wybrzeże Stanów Zjednoczonych, więc trzeba się tymi ancymonkami zainteresować. Ciekawe jest następująco, kolejna taka rzecz, że jeden okręt wojenny ustawił się na północy Niemiec w Hamburgu przed filharmonią. Ona się nazywa Elbphilharmonie Hamburg. I tutaj pokażemy go. Okazuje się, że ta filharmonia, nie? Tak, to jest wejście do dumpsa. Do takiego, my mamy w Niemczech trzy takie konkretne miejsca, to jest właśnie lotnisko w Berlinie, Stuttgart 21, ta wieczna budowa i Filharmonia Hamburg. I tam czekają i powiedzieli, że jak będzie odszurzanie z drugiej strony, to będą na nich czekać i z orkiestrą powitalną.
i na przykład wczoraj w sobotę były pozamykane ulice. Ty pokazywałeś, Krystian, tak? No, tu jest, tutaj specjalnie patrzyłem, gdzie ta filharmonia jest. Ta filharmonia tu jest. Znaczy to jest na Elbie, to jest na rzece Elba. Ta rzeka płynie aż do Pragi, czy jeszcze dalej. I tu właśnie wszystko pozamykane było, nie? Tu, tu, tu. I to też właśnie powiązane było z, prawdopodobnie z tą akcją wczoraj. I tu też tunele. Vollsperrung A7 und Erbtunnel noch bis 9 Uhr in Hamburg. To znaczy, że w sobotę do 9 rano jeszcze było pozamykane wszystko. No to chyba z piątku na sobotę jakaś akcja musiała tam być. Tu, i tu jeszcze są skany z Hamburga. I to też jest mapka. Ta mapka była w piątek, znaczy ja to w sobotę drukowałem. Tu jest Hamburg. Mhm. Znaczy tam jeszcze ciekawe do tej Elbphilharmonie jest to, że ona była, jak ją budowali, to, to kosztorys był na 70 milionów euro, a oni tą, tą budowę przedłużyli o 10 lat i na końcu kosztowało 700 milionów euro. Jakieś dziwne to. To znaczy dziesięciokrotnie, tak? Znaczy no to, to właśnie to, nie? Mhm. No to wiadomo, że tam coś kurczę w dół budowali, nie? No bo ten urobek trzeba jakoś wydostawać, chociaż wiesz, oni mają te, jeżeli oni coś budują i na przykład muszą wydostawać materiał, to oni to na różne sposoby wydostawają, bo raz mają możliwość, żeby wywozić to ciężarówkami, a mają takie zaawansowane technologie, że na przykład poprzez dźwięk dematerializują też materiał, czyli on się po prostu rozpuszcza i poprzez przejścia przestrzenne on po prostu jakby znika, tak? No to technologie jak się ma, no to można różne cuda tam robić. Mm-hmm. Ale no, to jeszcze później trzeba wyposażyć te wszystkie kondygnacje i to trzeba tam wprowadzać, zjeżdżać, wywozić i tak dalej, no. No cuda na kiju, jednym słowem. Znaczy samo to, że się nikt nie pytał, jak to budowali, nie? Na co te pieniądze szły? To znaczy, wiesz, ja myślę, że dużo ludzi się pytało, ale wszystko zostało uciszane, tak? Tak, tak samo było z Gotthard Tunnel, podobno też, jak tam patrzyłem, ponad 10 lat go budowali. Znaczy Stuttgart, wiadomo, nie? Berlin też ponad 10 lat. Wiesz co, grubo ponad 10 lat Gotthard Tunnel budowali. Nie wiem, słyszałem coś, 17 lat? Mogłoby to być? Mogło być, bo bardzo długo go budowali. Hmm. No i to takie, takie właśnie wydarzenia od piątku, nie? Tak. Dobra, to mamy to, więc tutaj, ale to jest, to się dzieje symultantywnie, bo oni na różnych miejscach działają jednocześnie, bo do nas dochodzą nie tylko informacje z Niemiec, załóżmy, czy z Polski, ale i ze Stanów, z Japonii, na przykład właśnie z Australii. Tam w Japonii też coś było, bo tutaj teraz moglibyśmy powiedzieć, była akcja prąd wyłączali. Jak to tam wyglądało? Znaczy wczoraj było w Libanie, cały Liban bez prądu, podobno jakieś dwie elektrownie, tam zabrakło podobno paliwa do nich, ja nie wiem jak one tam chodziły, na co, ale fakt jest faktem, że cały Liban prądu nie ma i teraz nie wiadomo jak długo pozostaną bez prądu. I dzisiaj przyszła wiadomość, że w Japonii, w Tokio też nie było prądu i tu są, to jest właśnie linia metra w Tokio i tam wszystko właśnie bez prądu, znaczy co można wyobrazić, w Tokio bez prądu, jak tam wszystko takie zmodernizowane jest i teraz... Tak, powiedzmy, że Tokio jest najbardziej zaludnionym miastem świata, tam mieszka 40 milionów ludzi, tak? Drugie miasto swego czasu na świecie, które jeżeli chodzi o liczebność ludzi, ale to są stare dane, nie wiem jak to na obecną chwilę wygląda, to pewnego czasu to był Mexico City, to miał 19 milionów, także nawet nie miał połowy tego, co Tokio. Także zobaczmy, jaka to jest konglomeracja, aglomeracja, chciałem powiedzieć. I jak wyłączy się prąd właśnie w takim mieście, no to jest załamka totalna, tak? I teraz wyobraźmy sobie, jakby tak na przykład 1/3 ziemi naraz utraciła prąd, co by się to działo.
No ale to nie tylko Liban i Tokio, jeszcze tam gdzieś w którymś miejscu prąd był wyłączony, nie wiem. Czy w Chinach też jest cały czas, bo to w Chinach tam o, się właśnie, w Chinach dzieje. Też jeszcze coś było. Znaczy u nas też cały czas straszą tutaj, znaczy gdzieś to miałem wydrukowane też, ale były takie informacje właśnie, żeby się przygotować na konieczność wyłączenia prądu, nie? Są reklamy w telewizji, w telewizji austriackiej, żeby ludzie byli przygotowani na wypadek, gdyby się okazało, że nagle nie ma prądu, nie? To się tak głupio słucha, bo to, znaczy my wiemy, nie? My wiemy tutaj, jak my mamy te inne informacje, to wiemy czemu, ale jak tak normalnie człowiek takiego czegoś słucha w cywilizowanym kraju, że uważaj, bo możesz nie mieć prądu, no to tak te informacje trochę dziwnie brzmią, nie? Ale to my tutaj mówimy o prądzie, a to w każdej chwili może nie tylko prąd, to może być i wyłączenie internetu, tak? Internet jakby tak faktycznie wyłączyli, no to, to będzie niezła jazda, bo tutaj, no powiedzcie, co jeszcze dzisiaj funkcjonuje bez internetu? Wszystko praktycznie jest na tym oparte, tak? A 4 października już raz był internet wyłączony, ale musieli go załączyć z powrotem, ponieważ z nim zadarli. A jak Google z Chuckiem Norrisem zadziera, no to wiadomo, kto przegrywa. No i bardzo szybko załączyli go znowu. Ale Zygfryd, 8 mieli znowu, o 21 dostaliśmy my wiadomość, że ten, ja teraz tego chyba nie mogłam powiedzieć, 4 platformy były zamknięte, nie? A są wyłączone. No ten Instagram, ja to tak powiem, Facebook, nie? Messenger i no ten VH, WhatsApp, No tak, ale to na jak długo? To już nie wpisali, tylko dali informację, że tymczasowo jest wyłączone, ale potem już nie dali informacji, kiedy włączyli. Nawet jak na chwilę wyłączą, to ostatnio po tym wyłączeniu to były takie informacje, że jak oni nawet na godzinę tylko wyłączą, to te firmy mają na godzinę 160 milionów dolarów strat. Tutaj widzimy aktualnego prezydenta Stanów Zjednoczonych, jak już ich wyłowił. Tutaj wyłowione są takie wspaniałości jak Twitter, CNN, ABC, NBC, Times, Facebook, Google i WP, to będzie chyba Washington Post. Także to wszystko się już niedługo kończy, to są tak zwane fake media. No i Zygfryd, było jeszcze napisane, że chyba Trump poprosił, jak to się mówi, sądownictwo o otwarcie mu konta na Twitterze, nie? Ostatnio poprosił o otwarcie na Facebooku, albo jak ten, i potem mu otwarli, nie? Słuchaj, on nie musi prosić, on wydaje executive order. I się to wszystko... jest to taka wiadomość do wszystkich, nie? I się wtedy otwiera tak jak wrota od stodoły. Co do, w ogóle co do polityki tam zawodą, to no jeszcze musimy tutaj powiedzieć, że w ogóle... Może niekoniecznie zawodą, tutaj jeszcze jest taka informacja, się pojawiła, że... Właśnie to, co przed chwilą mówiłem, nie? Tak, że właśnie Bundeswehr warnt vor Blackout. Bundeswehr. Wojsko, nie? W tym sensie. No Shea to jest wojsko, tak. Czyli tutaj te jakby ta cała armia, która się teraz zrzeszyła, właśnie mówi, że być może, że będzie prądowy blackout i wszystko wygląda na to, że będzie to miało zasięg europejski. I ja... Jakoś tak coś czuję, że chyba mamy coś w powietrzu, ponieważ jest nad wyraz spokojnie. A to jest jakby taka cisza przed burzą. Jakoś tak nikt o tym nie mówi w telewizji ani mru mru,
A niby jednak w internecie pokazują się takie informacje. Teraz ostatnio też widzieliśmy parę razy na autostradach właśnie samochody, bo to też pokażmy, z Militerpolis. To są właśnie te alianckie siły. Znaczy to jest właśnie napisane po angielsku też, nie? Bo po niemiecku jest policaj. Tak, a to jest polis, więc nie mylić tego z niemiecką policją. Militär Police. To jest bardzo ważne, żeby nie mylić tego, bo to są dwie różne rzeczy. Ty może pokaż, Krystian, bo tam czołgi miałeś tam na tym, na... No, mam. Moment. Znaczy to jest właśnie tu, na południu, tu jest oficjalnie 1500 żołnierzy. Tak. I to gdzieś tam na dole właśnie było zrobione. Widać góry w tle. I tak się tu jeżdżą u nas, nie? Cały czas. Wszystko normalne. Wszystko normalne. I tam jeszcze ktoś tam powiedział, teraz wyobraźcie sobie, jesteś niemieckim policjantem i widzisz, że jadą po ciebie. Ty dokładnie wiesz, że jesteś przestępcą. Bo to jest Konstelis, to jest organizacja przestępcza. No, już od nowa znowu. I oni wiedzą o tym, tak? Co niektórzy. I jak oni się mają zachowywać? Wiesz, jaki strach może być wielki? To jest już końcówka. I tutaj powiedzmy, bo to też jest ważne, że na całych Niemczech są akcje nocne. Myśmy dostali taki jeden... Taki filmik właśnie na telefonie, jak była akcja nocna, nie wiem, czy to będzie słyszeć, może dasz na cały głos. Czekaj chwilę. I przystawisz tam, gdzie masz mikrofon. Albo może pokażesz do kamerki, czy będziemy cokolwiek słyszeć. Mam to, czekaj. Nadsłuchujmy, czy będziemy coś słyszeć. Na samym początku słuchaj, tak. Tak. No, koniec. To były bardzo ciche odgłosy z dala i ktoś to słyszał i powiedział, że to są właśnie plutony egzekucyjne, ponieważ oni mają specyficzną broń. To było w miejscowości Kempten, tak? W Allgäu. Mhm. W Allgäu, ale ty powiedziałeś, że było więcej takich miejsc. Znaczy jest tego cały czas. Ja ostatnio miałem takie listy porobione właśnie, próbowałem to dokumentować. Ale potem przestałem, bo to codziennie jest tyle wiadomości, że to jest, dla mnie to już jest normalka, nie? Ale więc... tu właśnie w ostatnich dniach tutaj właśnie są takie te właśnie, że były ludzie słyszeli strzały w Berlinie na... czekaj, gdzie to było? Strausberg? W Berlin Ost też było. Pamiętam. Strausberg, Neuenhagen. Potem, czekaj, gdzie jeszcze były? A w tym Kempten. I przeważnie jest tak, że ludzie właśnie widzą... Taki miałem nawet, o tutaj mam takie coś właśnie z Dortmundu, ktoś napisał, tak. Że najpierw, że widział helikoptery parę razy dziennie, potem, że słyszał często strzały, potem, że w nocy się budził o 3-4, bo go jakieś bombowce budziły i potem nawet jeszcze kiedyś w nocy widział, znaczy tu piszę dokładnie, w zeszły poniedziałek o 10:30 jakiś pojazd trójkątny, nie? Trójkątny obiekt. Tak, myśmy nawet mieli ten film, nie wiem, czy byś go znalazł, był teraz niedawno, bardzo fajny, taki spektakularny, przestrzeń się załamywała, on tak przechodził przez te chmury, no coś pięknego, może przy okazji, przy następnych audycjach pokażemy to, bo to bardzo pięknie wyglądało. Właśnie te trójkątne pojazdy, one są, o ile mi wiadomo, one były tych sprzyjających, tak, te
ale to też, wiecie, to wszystko trzeba brać na czuja, przepuszczać przez siebie, bo tam na górze też może się ktoś poczyć i zachęcać, chodźcie do nas, skoczcie może na pokład i tak dalej. Wszystko trzeba tak brać z przymrużeniem oka. Niczego nie robić i nie zgadzać się na nic, jeżeli nie wiemy, z kim mamy do czynienia. Znaczy też warto oglądać niebo też, jak można, jak jest czyste niebo wieczorem, teraz jest szybciej ciemno, o 7 godzinie już można patrzeć. I to warto właśnie patrzeć, to widać właśnie bardzo dużo ciekawych tych ruchów, nie? Tak. Odnośnie tych rozstrzelań, to jeszcze w zagłębiu rury też były rozstrzelania i właśnie w Dortmundzie, tam niedaleko Kariny, też było coś. Zresztą tam koło Dortmundu to już dosyć, to już od dłuższego czasu dosyć kotłuje się. Zresztą w ogóle całe zagłębie rury, pamiętajmy, to wszystko te cesie, te wszystkie podziemia, tam musi być rojno tego wszystkiego. Nie podaremno skanowali tak. W ogóle tam jeszcze jak się do góry jedzie, tam Kloppenburg w kierunku właśnie Hamburga i Bremen, to też swego czasu były te skany bardzo mocne. Także jeszcze na wychodzi tego wszystkiego mnóstwo. Zresztą w ogóle było bardzo dużo obław, gdzie ludzie właśnie donosili, że urzędy były przetrzepywane i ludzi zabierano, tak? Także teraz będzie, słuchajcie, tego było dużo, ale tak naprawdę to jest dopiero początek, bo to dno jest tak ogromne, to jest takie... Tu były takie informacje, że się Landratsamty paliły, nie? Landratsamt to powiaty są takie, nie? Instytucje państwowe. Samorządowe, nie? I chodzi o to właśnie, że to już było 2-3 miesiące temu właśnie, że tam albo że ten landrat sobie życie odebrał, albo że coś się spaliło i po prostu to już takie akcje były wcześniej, nie? No a jak już jesteśmy teraz przy tych w ogóle bandziorach, politykach, no to powiedzmy może z 2-3 słowa. Tu jest na przykład taka nowa wiadomość, wy może nie będziecie znać tych postaci, pokażę tutaj do kamerki. Tu widzimy w środku naszą Makrelę, a po lewej stronie jest Walter Steinmeier i po prawej stronie jest Altmaier, tak. Nie Steinmeier, Altmaier, przepraszam. I z prawej strony jest Annegret Kramp-Karrenbauer i właśnie on jest ministrem gospodarki, a ona jest ministrem obrony narodowej. I co takiego ciekawego się dowiadujemy? Naraz właśnie Altmaier i pani Karrenbauer rezygnują ze swoich poselskich mandatów. No nie jest to bynajmniej zadziwiające naraz w tych czasach. Tak jakby im się naraz polityki odechciało. I to tam właśnie powiedział w Saarbrücken teraz w sobotę Tobias Hans, czyli tam przewodniczący tego Forsitzu socjaldemokratów o takich tam przekrętach. Same przekręty. Ale jeżeli już jesteśmy przy tym bandziorze, bandzior. Przyjrzyjcie się, jak wygląda przestępca. Powiedz może, Krystian, co o nim wiemy, bo ja wiem bardzo dużo grzechów od niego. Znaczy są informacje, że on studiował z Macronem, z Emmanuel Macron, czy jak się nazywał ten z Francji? Tak. I są takie informacje właśnie, że oni w czasie studiów zabili jedną czy dwie kobiety, znaczy dziewczyny. I to też ciekawe, że oni po prostu mogli dalej swoje kariery robić, nie? Też to wszystko było zatajone, tego oficjalnie nikt nie wie, ale są kanały takie, że to podają. Słuchaj, można sobie zobaczyć inaugurację, jak Macron został prezydentem Francji. To była masońska, dosłownie to aż w oczy kolało. To była masońska inauguracja. Taki szczaw młody, o którym nikt nic nie słyszał, naraz jest prezydentem Francji, takiej wielkiej Francji, kiedy Napoleon kiedyś dowodził, taki wielki wódz. I tu przychodzi taki obdartus, taki młody,
jeszcze z kobietą, która jest jego partnerką, która by mogła być jego matką i by była jeszcze stara. Tak. I tu takie coś. Steinmeier się dopuścił wielkich przestępstw. Słyszałem już o nim 2 lata temu. Same najgorsze rzeczy. Tak? I tacy ludzie rządzą Niemcami. Wytłumaczcie mi, jak to możliwe. Znaczy no, to jest straszne. To nie jest możliwe, Zygfryd. Jesteśmy przy przekrętach, a więc kontynuujmy to. Tak? Kogo tu widzimy? Znaczy to jest ten kurs, co żeśmy go ostatnio, w piątek żeśmy o nim gadali, no 2 dni temu, nie? No 2 dni temu i teraz, ale myśmy mówili o nim, że będzie trzepana, właśnie w jest jego... Jest trzepana, racja. Tak, przekopali go na całego i tutaj pisze, że Kurz poddał się do dymisji i tutaj jako kanclerz Austrii, konserwatywny polityk, ogłosił krok, że po tym jak prokuratura wszczęła śledztwo do ze względu na korupcję, nic innego mu nie zostało do dyspozycji, jak tylko poddać się do dymisji. Bardzo paskudny człowiek. Od samego początku nie mogłem na niego patrzeć. Od samiutkiego mnie tak od niego odrzucało. Paskudny typ. Też widzicie, tak, Macron. Naraz pojawia się ktoś jak zjawa, tak? I kanclerz, kurczy. To jest kariera, kurdy. Jest Zygfryd tak samo boosterowany jak te wszystkie właśnie gwiazdy, które wychodzą. Znaczy on też ma znaczy na swoim koncie pornografię dziecięcą. I też był wykorzystywany w tych celach i tak dalej. I to potem się nie ma co dziwić, że oni takich właśnie wykorzystują, żeby im dalej służyli jako politycy, nie? W tym momencie jest stop z nim i myślę, że będzie koniec, nie? Jak jesteśmy w ogóle przy politykach, no to ciągnijmy ten temat dalej. Tutaj widzimy następne towarzycho, tak? Kogo tu widzimy? Jabłów. Kto to jest? Możesz powiedzieć? Ja już zapomniałem, Zygfryd. Radio Maryja, Rydzyk. Jestem zdrowszy, jak zapomniałem, Zygfryd. To tu jest? Też nie pamiętam, Zygfryd. Morawiecki. Tak, zobaczcie, jaką szopkę odstawiają, tak? W ogóle, jeżeli przypatrzymy się tym wszystkim postaciom, jak widzimy, jak oni są poubierani, ta cała symbolika, to ocieka wszystko symboliką. I na pewno nie pozytywną. Wystarczy tylko popatrzeć na nich, tak? I już widzisz, jak z oczu takiemu komu patrzeć. Ale teraz patrz, te zygfrydwie, ja tu zrobię na pół to i 2 informacje zrobimy z jednej informacji. Schweizer Gardisten verlassen Papst wegen Impfpflicht, czyli żołnierze z gwardii szwajcarskiej opuszczają Watykan i papieża ze względu na przymus dźgania. To jest po prostu niemożliwe. Od początku nie było takiego precedensu, żeby gwardzista powiedział, że odchodzi, nie? Jeszcze ja też nie znam przypadku, żeby gwardzista odszedł. Przecież to jest fucha, to jest fucha życia. Ale to jest honor jakiś tam. Oni to mają w tradycji i oni tam lecą w ciemno do Watykanu i służą. Tak. Bo to jest dla nich tam jakoś tam, nie wiem, w jakim stopniu. I w tym momencie po prostu mówią, że idą, nie? Tak. A tu następna informacja. Franciszek mimo zaszczypawkowania na koronkę został zdiagnozowany pozytywnie. No jak? Rozumiecie to? Rozumiecie ten czat? Nie do pojęcia. Znaczy tam podobno wprowadzili w Watykanie też od 1 października, od tego miesiąca właśnie, obowiązek tego, nie? Mhm. Żeby w ogóle wejść na teren Watykanu, nie? A teraz się okazało, że chociaż jesteś ten, tego, no to i tak jest, nawet w Watykanie możesz zachorować na koronę, nie?
To można jeszcze w kręgach, Karina, ty to kiedyś z Siegfriedem też opowiadałaś, co to znaczy, bo to są kody też, nie? Ja, co to było jeszcze raz, pozytyw, ale oni mówili jak test, na test, o teście mówili, a to już jest chyba do widzenia, nie? Znaczy, że, znaczy w tym żargonie Q to by znaczyło właśnie, że jest wzięty, nie? Tak, tylko że to wiecie, musicie tych poziomów zrozumieć, że ich jest kilka, że jego już tam dawno nie ma, bo to jest, chodzi o aktora, a w tym wypadku znowu mamy dodatkową informację, że pomimo tego, że był, a dostał pozytywnie, i tak już znaczy, że go nie ma, bo to jest teraz, to jest kodowanie, ale że go tam nie było, zresztą widzieliście hologramy i tak dalej, i tak dalej. Kto do dzisiaj jeszcze twierdzi, że papież jest w Rzymie, moim zdaniem nie ma wszystkich w domu, tak? No, no co ja mam inaczej powiedzieć? Tutaj jeszcze taka fajna, bo to w kontekście tego naszego Francka pojawiła się jeszcze taka fajna symbolika naszego polskiego papieża, jak był, jak siedział na różnych stołkach i widzimy pięknie krzyż do góry nogami. Piękna symbolika, nieprawdaż? Tutaj bliżej pokażę, widać. Wtedy tego nikt nie widział, Zygfryd, nie? Ciekawy. Wtedy tego nikt nie widział, no, no bardzo ciekawy. Bardzo ciekawy. Naraz dzisiaj wszyscy wszystko dostrzegają, a wtedy tego nikt nie widział. Chociaż myśmy naprawdę wtedy mieli kartofle na oczach. Tak, to też jednak trzeba powiedzieć, że dużo rzeczy nam się rozjaśnia. Im więcej faktów kojarzysz, tym bardziej się rozjaśnia. Tutaj jeszcze widzimy tą słynną wagę. Prawo morza, już to pokazywaliśmy, i tam właśnie widać, co jest prawo morza. To jest właśnie metryki urodzenia od dzieci, gdzie są sprzedawane. Tu widzimy dźganie, szczykawy. Tu widzimy klucze urzędu pocztowego z Watykanu, które już teraz trzyma Trump. Tu widzimy pana w białym ubraniu, tu widzimy kościotrupa, tutaj, co tu widzimy, tu jest miecz, no i tu jest książka od Ariana, właśnie jak wyjść z tego wszystkiego bałaganu. No, tu jeszcze z polityków też może pokażę dwóch bliźniaków. To są, namalowany jest Boris Johnson i nasza makrela, i napisane jest, zaraz po urodzeniu zostały rozdzielone. No. W taki sposób można widzieć, no wiecie, wiecie co jest ciekawe, jak tak popatrzymy sobie na te postacie, zadajmy sobie pytanie, czy 10 lat temu, 15 lat temu bylibyśmy w stanie uwierzyć, że będziemy przechodzić taki czas, i nikogo to nie będzie za zbytnio dziwiło, jakie szaleństwo jest wokół nas. Jakby nam to powiedzieli, to zapewne nie jeden by powiedział, to jest niemożliwe, żeby takie coś miało miejsce. A teraz każdy podchodzi do porządku dziennego, jakby się nic nie stało. Nie fascynuje to was? Znaczy mnie fascynuje, że się ludzie budzą i nie budzą, nie? Że jedni to widzą, inni nie widzą. To mnie fascynuje. Ale Krystian, jak przypomnisz sobie, bo obydwaj to dobrze śledziliśmy, Karina zresztą też, Karina i tak jest bardzo daleko, ona już tam jeszcze dalej jest, jak są te zasłony, co Johannes mówił. Te zasłony, wystarczy jedna i już się tego nie widzi. A ile tych zasłon jest? Ludzie są w hipnozie, są jeszcze mają hologramy, jeszcze mają zasłony dymne, jeszcze ich się opracowuje elektroniką, jeszcze harpem, jeszcze fałszywymi informacjami, jeszcze programowaniem, zasłona za zasłoną. Jak oni to mają widzieć? I jeszcze do tego dochodzi, i to jest bardzo ważna rzecz,
że my nie mamy wszyscy tej samej genetyki. Zrozummy to. Zrozummy to, że jednemu jest Kościół potrzebny. Ja to mówię z całą odpowiedzialnością. Jednym jest Kościół potrzebny. Jednym jest uduchowienie potrzebne. Jednym jest wolność potrzebna. Jednym jest świadomość potrzebna. Jednym jest potrzebna szarpatyka. Każdy ma coś dla siebie, bo to jest w zależności od tego, jak mocno uszkodzona albo jak mało uszkodzona jest nasza genetyka. Teraz najbardziej się uszkadza genetykę tym. I to jest straszna rzecz. Mam to pokazać? Tak. Są takie bardzo wstrząsające obrazy, które się teraz pokazują, jakie... Fotoğraflar gösterdi. Bu aşı değil, gen değiştirici dedi. Burada gördüğünüz gibi kuyruklu bir bebek doğmuş. Genetik bir bozulmadan dolayı hayvan postu gibi postu olan bir bebek. Dört bacaklı, üç kollu bir bebek doğmuş. Bu aslında bir aşı değil, bilimsel adıyla bir gen terapisi ya da bir gen değiştiricidir. Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan Ankara'da kameralar karşısındaydı. Yanında doktorlar da vardı. Klinik psikolog Miktat Ertem, nöroşirurji uzmanı Bilgehan Bilge, göğüs hastalıkları uzmanı Profesör Doktor Serhat Fındık da oradaydı. Yani bu teknoloji tedavi edici olarak da kullanılabilir. Ancak gen yapısını değiştirip mutasyonlara yol açmak, kuyruklu bebek, postlu bebek, dört bacaklı, üç kollu bebek doğurtulması için de kullanılabilecek bir silahtır. Japonya Sağlık Bakanlığı'nın Moderna aşısında yabancı madde bulduğunu hatırlatan Erbakan, aynı maddenin BioNTech aşısında da bulunduğunu savundu. Japonya Sağlık Bakanlığı 1.6 milyon doz Moderna aşısını yabancı maddeden dolayı imha etti. 15 Eylül tarihli basına da yansıyan haberlerde Japonya Sağlık Bakanlığı'nın Pfizer-BioNTech aşılarında da aynı yabancı maddeyi tespit ettiğini ortaya koydu. İddiaların belgelere dayandığını söyleyen Fatih Erbakan, bunu bilim insanlarıyla tartışmaya hazırım dedi. 83 milyon huzurunda biz bu verilerimizle çıkalım. Karşı görüşte olanlar da gelsinler bakalım. Sayısız belge ile ispatları elimizde mevcuttur. I teraz może skomentuj ten krótki filmik. Znaczy to jest całkiem po prostu w telewizji tureckiej pokazano po prostu szkody, to nie wiem, jak można powiedzieć, po tak szczepawkowaniu, nie? I jest powiedziane po Pfizerze, po BioNTechu, nie? Mhm. To jest to, co w Polsce wszyscy na to lecą, bo oni chcą BioNTech mieć, nie? Mhm. Bo BioNTech jest z Niemiec, nie? I tu właśnie tam na tym miejscu się dojrzeli, znaczy my z Karim, żeśmy przedtem rozmawiali, że to drugie dziecko, co miało tyle rączek, czy tam takie ten, to się zdarza takie coś, ale tam było to, znaczy oni to obydwa te przypadki tam słyszeli, tam byli jacyś profesorowie, doktorowie, tyle można było z tego zrozumieć, że to nie tam, że tam pokazali, tylko tam jakaś komisja była i znaczy to jedno dziecko było z ogonkiem, nie? Chcesz coś dodać, Karina? Tak, poza tym turecka telewizja od dłuższego czasu bardzo dużo rzeczy opowiada, nie? Właściwie tam się najszybciej dowiemy wszystkiego. No. Oni jadą równiutko tam, wszystkim. Tak, dwa lata temu właśnie też powiedzieli, że na przykład ta Sandra Bullock, która się teraz okazała facetem, się podniecała, że miała kremy z napletków dzieci, które były brzezane, czyli chłopców, które były brzezane i ona jak to fajnie jest, bo ona ma kremy, które na twarz sobie fajnie kremuje i to taka ładna buzia jest później. Teraz wiemy, wszystko satanizm do potęgi entej, tak? I to już właśnie turecka telewizja dwa lata temu o tym mówiła, rozsyłałem to właśnie do moich tureckich kierowców swego czasu i właśnie tutaj mówimy, że właśnie prezydent Turcji jest bardzo świadomym człowiekiem. No. Znaczy to też, to jest w porównaniu do doktora Franca, nie? Tak. On tam coś innego znalazł, a tu też ktoś inny podał takie coś i to też, to jest pokazane z krwi, znaczy przez mikroskop, nie? Powiedz coś na ten temat, Karina. To jest mikroskop ciemnego pola, nie?
to jest w krwi, jak to się mówi, w serum po polsku w ogóle? Serum, no. Serum, tak. Serum krwi, nie? I to jest z Japonii, nie? Bo od Zalewskiego miało trzy nogi, no a tutaj ma to więcej. Znaczy w Japonii oni też, tam była taka informacja, to było jeszcze z miesiąc temu chyba, oni wycofali Modernę z powodu zanieczyszczeń w szczepionce, nie? I co jest ważne, to jest, żeby powiedzieć, że ta główka tego stwora do tych nóżek była niewspółmiernie w ogóle, jakby ta wielkość tej główki do tych odnóży była szalona, bo te nogi miały bardzo wielką długość, tak? No, one miały na normalnych, jakbyśmy to wzięli, to miały 25 metrów, a główka była mniejsza jak ping-pong, o wiele mniejsza jak ping-pong, nie? I takie coś jest w naszych ciałach, ale co jest ciekawego, to ta, nie wiem jak to się w mitologii mówiło, na te stwory, które jak się im odcinało łeb, to odrastały nowe. Jak one się to, już zapomniałem właśnie, to takie stwory teraz wpuszczają do ludzkiego ciała i co chimery? Jest... Co? Chimery? Nie, 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 nie chimery, troszkę inaczej. Chimera to jest właśnie, to jest tam, gdzie klonują ludzi ze zwierzętami, gdzie łączą. Tak, to są też w ogóle bardzo patologiczne ugrupowania. Ale hydra, o, tak, i się ścina łeb i odrasta nowa. I tam właśnie jest coś takiego, że ona po prostu się jakby sama rozmnaża. Jakby naraz wychodzi kolejny osobnik z tego ciała i później znowu kolejny. Czyli zobaczcie, jakie to straszne, co do ciał wpuszczamy, jeżeli byśmy się na takie coś zdecydowali. No... Ale dobrze, że są telewizje na świecie, które jednak nie utraciły jeszcze tych wszystkich praw. No tutaj mam nadzieję, że to się niedługo ten cały bajzel skończy i dotrzemy do jakiegoś rozwiązania pozytywnego. Tutaj jeszcze mam, też chciałem pokazać naszą wagarowiczkę słynną, która się darła jeszcze niedawno. Zabraliście mi moje dzieciństwo. A na dole sobie jak najbardziej śniadanko je, a na zewnątrz głodne dzieci i mówi, zabraliście mi moje marzenia. To jest też bardzo wymowne. To wszystko jest też rodzina satanistów. A jeżeli jesteśmy już przy tej bandzie, to można powiedzieć, że jak zrobiłem ten film po niemiecku z Traugottem i Kerotem, to jemu po 9 godzinach ten film zdjęli i wyobraźcie sobie, że najprawdopodobniej za to, bo zadałem mu pytanie, jak wygląda dzisiejszy współczesny satanista i on na to pytanie odpowiedział i być może, że komuś to już się nie spodobało i zlikwidowano ten film, ale Traugott zamieścił go na swoim kanale. Może byś podał tytuł tego jego kanału, Krystian, byłbym ci wdzięczny. Ludzie by sobie mogli to zobaczyć. Tam go zamieścił, no i tam jest. Ponieważ no, uciekamy się do metod. Jeżeli oni nas z tej strony, to my ich z tej, a jak z tej, no to z tej. Tak długo, aż będzie ten. Znaczy, jak to się wpisze, to na pewno się go znajdzie. Tak, ja może zrobię tak. O, Der Sturm ist da, Live-Ticker. On właśnie ma taki Live-Ticker. To jest, Live-Ticker to jest ticker. Tik, 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 tik. I wtedy, jak to w zeszłym roku, to miało być ponad 500 dni temu, to on właśnie to założył i powiedział, no się okazało, że długo to trwa. Co to jest? I tu jest akurat dzisiaj, nie? 10.10. I on codziennie daje informacje właśnie do tego, do internetu. Aha. I pod tą stroną jest do znalezienia, nie? No. Dobra. To wiemy, o co chodzi.
Tak i... Znaczy on Siegfried jeszcze, bo on takie coś powiedział jeszcze, bo ty powiedziałeś wtedy, ja się wtedy zdziwiłem, bo znaczy to wideo naprawdę było super, ja myślę, że za niedługo wszyscy będą mogli po polsku obejrzeć. Tak, tak. Bo to na godzinach na pewno będzie przetłumaczone, ale on powiedział takie coś jeszcze, co mnie dało dużo do myślenia, bo tam takie pytanie też było, ja teraz nie pamiętam, czy to chodziło o tego satanistę, czy o masona. I on takie coś powiedział, do masona to było, że kto może być masonem? I to było tak, że ktoś, kto ma porządną rodzinę. Tak, o to chodziło, właśnie. Ktoś, kto chodzi do kościoła. Tak. Ktoś, kto ma dobrą pracę i tak? Kto ma uznanie w środowisku, nie? Tak jest, tak jest. Tylko wtedy taki może być w kręgi satanistyczny, ale jakby kluczowe było, że musi chodzić do kościoła, żeby po prostu, tak, i za to mu podziękowali, tak? I właśnie to teraz Frank tłumaczy i skoro tylko będzie, zamieścimy to, bo to mało kto wie. My jeszcze tak przywykliśmy do myślenia takiego czarno-białego. Chodzi, to znaczy, że dobry, nie chodzi, znaczy, że zły, tak? A to już jest przestarzałe, tak? Mhm. No, ktoś jeszcze był taki dobry, że cały mój kanał, znaczy się nasze medium, wziął i wrzucił u siebie na Telegrama. Któż to taki? Znaczy to był Przemek Nawrocki chyba, czekaj, ja zaraz sprawdzę, bo nie jestem nazwiska pewny. Przemek, się nie obrazisz na pewno za to, że nie pamiętam. Ale... czekajcie już. Nawrocki, dobrze pamiętałem. Przemek Nawrocki. Mhm. I można znaleźć Siegfrieda na Telegramie, on zrobił backup i po prostu pisać, zaraz wam pokażę jak. Są wszystkie wideo od Siegfrieda. Na wszelki wypadek, jakby tak padnęło wszystko, to sobie zapiszcie. Czekaj, tylko muszę znaleźć, gdzie my tu jesteśmy teraz. Czekaj, bo ja nie widzę, co ja tu mam teraz. Czekaj chwilę. A, teraz. Aha. No też sam widzę pierwszy raz. Mhm. No i dobrze. To jest Telegram, pamiętajcie. Mhm. No dobrze. No to co jeszcze możemy pokazać? Może pokażę, jak wyglądają modele szmateczek dla społeczeństwa. Więc dla społeczeństwa jest tutaj po lewej stronie, a z prawej strony jest model szmateczki dla polityków, dla lekarzy i dla dziennikarzy. No. Jeszcze może powiem wam, bo dostałem nowy katalog karny niemiecki, co się niedługo zmieni. A więc będzie tak, że jak w terenie zabudowanym pojedziemy między 16 i 20 km za dużo, to do tej pory było 35 euro, teraz będzie 70. Złe parkowanie z 15 do 55 euro. Tutaj parkować na miejscu dla inwalidów z 35 euro do 55. Parkować tam, gdzie jest wjazd do straży pożarnej z 55 na 100. Tu parkowanie niesłuszne tam, gdzie jest dla aut elektrycznych 55 euro. Tutaj jest zaparkowanie miejsca, gdzie może przejechać sanitarka 200 do 300 euro jednorazowo i miesiąc zabrania szmat. Tutaj jak się po prostu ten wymusi pierwszeństwo przez LKW-a, przez ciężarówkę 7 dych.
jeżeli się niesłusznie będzie używało dróg takich jak takich rowerowych, to z 25 euro na 100 euro. Jeżeli się zakłócanie spokoju poprzez używanie klaksonu z 20 euro na 100 euro. Także widzicie, tu się robi gestapownia. Zresztą gestapownia już zawsze była, ale teraz jest taka hardkorowa, zaczyna się. Potrzebują kasy, nie? Tak, tak. Otóż właśnie to. Co możemy jeszcze powiedzieć? Słuchajcie, to też bardzo już mi od dłuższego czasu szło na nerwy, bo widziałem, że mój syn kiedyś to świństwo kupił. Pamiętacie, mówiliśmy o tych energy drink i ten symbol, to jest symbol litery W i to 3 razy W, WWW, to jest 666, dlatego World Wide Web jest właśnie też symbolem bestii. Tak, i tutaj gościu pisze taki Jim Anon Sally Q Monster Energy Drink, bo ten Energy Drink właśnie się nazywa Monster. Mówi, że to jest sataniczne trucie populacji. I tam w środku jest właśnie są abortowane, sproszkowane płody. I jeszcze jest genetycznie manipulowana żywność wprowadzana jako płyny właśnie do tego świństwa. Dlatego jeszcze raz bardzo was zachęcam, omijajcie to paskudztwo z daleka. To jest gorsze niż gnojówka. Jeszcze gorszy. No. Tutaj może jeszcze powiem, Aneta do mnie zadzwoniła i powiedziała, że jest w Polsce organizowanie, wspieranie służb mundurowych, które się budzą i przechodzą na stronę społeczeństwa, żeby ich wspierać, bo oni się budzą naprawdę i dostrzegają, że coś tu jest nie tak. To gołym okiem można widzieć. I tutaj pisze, brońmy munduru dla przyszłych pokoleń. Nie czekaj, dołącz do nas już teraz. Nic nie jest nam dane raz na zawsze. Wolność, znak zapytania. O nią zawsze musieliśmy walczyć od zarania dziejów do ostatniego tchu. Honor i słowa roty nie pozwalają nam zwątpić w to, co robimy. Działamy dla przyszłych pokoleń i naszej ojczyzny, bo jesteśmy prawdziwymi Polakami. Polski my naród, polski lud, królewski szczep oraz pradawna potęga słowiańska. Stowarzyszenie Bronimy Mundury dla przyszłych pokoleń, bronimy munduru @gmail.com. Bronimy punkt munduru @gmail.com. Jeszcze raz pokażę, żeby sobie może każdy zobaczył ten adres. Także też się tam panie i panowie organizują. Co możemy jeszcze powiedzieć? Tutaj Kurca mamy, Altmajera też, Berlin też mamy ogarnięty. Chemtrailer, jak to tam wyglądało? Bo dzisiaj u nas znowu jak wściekli sypali. No, to było dramatyczne patrzeć na to. No, wszędzie było pełno pociętego nieba. Nie wiem, jak tam u was wygląda. Macie też tam takie podobne odczucie, czy u was jest spokojniej? A więc u mnie dzisiaj było no niebo czyste, nie, ale oni powiedzieli, że to jest takie lekkie zielonawe, nie? Tego tak nie widać pod słońcem. A wczoraj czy przedwczoraj też sobie fajnie jeździli. Latali. Znaczy tu u nas też cały czas, na okrągło.
Znaczy dzisiaj miałem takie wrażenie po południu, pierwszy dzień po całym tygodniu, że było czyste niebo, ale to jest złudne, bo rano jak się obudzę, to na pewno już będzie posypane, nie? Ja dzisiaj zrobiłem zdjęcie nad moim niebem. Dzisiaj rano o godzinie 9:30. Także, ale to było, jak już się troszkę uspokoiło. Godzinę wcześniej to było jeszcze bardziej pocięte. I mówię, muszę zrobić to zdjęcie, żeby pokazać. No jest, jak szaleni. Ja też, Zygfryd, zauważyłam, że u nas na przykład rano jest bardzo dużo pasków i gdzieś najpóźniej o godzinie 8 one się tak jakby rozpływają i robią taką jedną warstwę, taką tak, cienką, nie? Tak, dokładnie. Słuchajcie, przejdźmy może do wody, bo myśmy nie dokończyli, więc ja pokażę, bo to jest bardzo ważny temat, Tama w Chinach. To też jest bardzo, bardzo ważne, więc ja pokażę, jak wygląda właśnie aktualnie. Ona wygląda w ten sposób. Najpierw pokażę do kamerki. A teraz pokażę, teraz przeczytam, jak wygląda. Więc Chongqing jest 1,74,99 m, czyli 1,75 m. U ciebie tak, to jest to samo. No, żeby ludzie sobie mogli patrzeć, nie? A, dobrze, dobrze. A właśnie ta ma Czech Przełęczy 171,023, ale ona znowu podwyższyła. Jest jeszcze więcej. Znaczy maksymalnie 175, nie? Tak. Maksymalnie 175, więc nam już zostało tylko 4 metry, ale ona w przeciągu jednego dnia skoczyła nawet 1,5 metra. To był niesamowity skok. I powiedzieli, teraz zaczęła sukcesywnie znowu iść do góry. Jeszcze może powiemy, bo to też było, ty znalazłeś jeszcze jedną stronę i powiedz, co tutaj widzimy. Znaczy to są znowu, to jest taka strona, znaczy ja zaraz popatrzę, bo to żeby pokazać ten, może znajdę, że to było geo. Bo to było znaczy gdzieś... to jest nowa strona na Telegramie i to właśnie mnie bardzo zaciekawiło, bo my mamy dotychczas te informacje z FUF Media i z innych kanałów niemieckich, a to jest strona amerykańska i tam właśnie jest, też są właśnie, oni też dają te trzęsienia ziemi. Już wam teraz dam, jak to się nazywa. Nie było to czasem na Filipinach, Krystian? To jest Indonezja. Indonezja. I tu właśnie, i co ciekawe, oni podali właśnie też, że tam to było na głębokości 10 kilometrów. Bo też już były, głosy dochodziły, że czemu akurat taka głębokość, czemu ten. I tu chodzi o to, że był inny kanał. To jest właśnie ten kanał. I ten kanał też potwierdza właśnie, pokazuje, że to jest na 10 kilometrach. Znaczy nie wszystkie, ale w większości właśnie te trzęsienia są na 10 kilometrach. No. Mam do was pytanie. Słuchajcie, były takie różne rozkminki odnośnie, dlaczego teraz w nocy jest tak ciemno. Próbowali robić jakieś analogie do 10 dni ciemności. Jak w ogóle wyglądają u was nocy ostatnio? Znaczy wczoraj u mnie było gwieździście, także, ale księżyca nie widziałem. No właśnie o niego chodzi. Tak. Dzisiaj coś tam się pokazało, ale nie wiem, czy to był księżyc, ale rzeczywiście ostatnie dni ja specjalnie patrzyłem, bo ktoś tam napisał, że czy też zauważyliście, że księżyca nie widać. No i wczoraj go szukałem, wczoraj go nie znalazłem. A u pani, madam? Zygfryd, w nocy nie wychodzę z domu. Ale jesteś... Ja po prostu co innego do pracy, bo mnie nie patrzałam. Rozumiem, jesteś porządna dziewczyna, tak. No na pewno. Tak, rozumiem. A u ciebie, Zygfryd, widziałeś dwa, nie? Co? Dwa księżyce? Nie, akurat dwóch księżycy nie widziałem. Problem może jest w tym, że ja w ogóle księżyca nie widzę od dwóch dni. Tu jest ciemno, nie powiem jak u kogo w tym. Tu jest totalnie ciemno, nie macie nawet pojęcia. Zero księżyca, wczoraj nic, dzisiaj nic i to już tak jakieś 2 godziny temu, no kompletna ciemność, darkness.
Musisz do 14 musisz wytrzymać. Do 14? A co, 14 wypłata będzie, czy co? Być może. Nie no, słuchajcie, coś musi być na rzeczy. To mi się od razu przypomina, jak był kiedyś film o dwóch takich, co ukradli księżyc. Pamiętajcie, że w ogóle księżyc jest tworem sztucznym. On został przyprowadzony tutaj z zupełnie innej konstelacji. Ja kiedyś miałem namiary, właśnie GPS i nazwę tej konstelacji i kiedy został tutaj sprowadzony. To jest sztuczny, tak? To się nijak nie ma po prostu do Ziemi. Nie wiem w ogóle z jakiego to materiału jest, ale Ziemi tam nie ma, tak? No... Znaczy, ciekawe zjawisko. No, ciekawe, co ludzie będą w komentarzach pisać. Tak, tak, co będą pisać, no. Na zaćmienie księżyca. No jest to bynajmniej dziwne. No, wiecie, to i tak jest szaleńcze. Raz, ja niedawno zrobiłem zdjęcie, to był księżyc tak przeogromniasty, był czerwony, taki pomarańczowy był jakiś miesiąc temu. No ja wyszedłem i ja mówię, Boże Święty, jaki piękny księżyc, tak? No teraz ciemno, nie ma nic, zero. I też ludzie się jakby, no... No nie ma, no, no nie ma, to nie ma. No. No. Dobrze, słuchajcie, więc przechodzimy może do... Tak. Ja mam jeszcze te skany, chciałem to skończyć. Jasny, właśnie. Mogę dać teraz? Tak, tak, koniecznie. Bo to jest znowu, znaczy tego jest tyle, słuchajcie, znaczy to jest, myśmy ostatnio w piątek wieczorem nagrywali, dzisiaj jest niedziela wieczór i ja tu mam chyba z 10 skanów. Znaczy ja zacznę może od tego, co przedtem żeśmy pokazywali, te czołgi, co jechały. Dobra. One są właśnie tu na dole. Znaczy tu jest Kimsey, jeżeli ktoś się zna. Tak. I tu jest Salzburg, tu jest ten Untersalzburg, to zielone kółko. No. Tam jest ta, znaczy ten Dams. No. Najprawdopodobniej. I tu jest Rosenheim. Tu jest Monachium gdzieś. No i tu chodzi o to, że tu cały czas są te tak zwane ćwiczenia wojskowe. Tak. 1500 żołnierzy, 250 pojazdów i tak dalej, nie? I tu widać też właśnie, jak kręcą, nie? Mhm. Znaczy, to jest jedno. Potem tu mam właśnie, tu jest Arweiler. Tam cały czas dalej szukają, dalej skanują. To jak to się nazywać? Arweiler czy Eiffel? Jak jest poprawnie? Arweiler, no to jest miejscowość, a Eiffel to jest kraina geograficzna. A to Eiffel, to ja cały czas źle mówię, no, Eiffel. Ale to jest tam właśnie, to jest Ren i te tunele i właśnie tam, gdzie to było zalewane wszystko, nie? Mhm. Potem tu jest Bruksela w Belgii. Znaczy, to jest z soboty, z wczoraj, nie? No to ciekawy. To ciekawe, zobacz jak się chłopacy dołożyli. Zobacz jak szczegółowo. Znaczy no, tu jest Berlin, znaczy to jest tylko taki ten, tam cały czas dalej szukają. A Berlin jest przeczesany wzdłuż i wszerz, to tam... Nic nowego nic w nowego. Berlinie. Tutaj właśnie na północy tu jest Rostock i Kiel. I tam nad tą wodą u góry tam skanowali też. Mhm. Tu było takie ciekawe, ktoś, znaczy na FUF Media znaleźli, że tutaj rosyjski samolot latał nad Bambergiem, znaczy Bamberg, Nürnberg, znaczy na Bawarii, na północnej Bawarii. Mhm. Potem tu są te Harzgebirge, to są góry Harz, tak? To NRD. Dokładnie. I do tych wszystkich skanów to tam się, się śmiałem, bo to napisali na FUF Media, że jak to podali te kolejne skany znowu, to było takie postawienie pytania, a gdzie w podziemiach nie ma nic? Znaczy w tym sensie, że wszystko jest przeskanowane teraz, nie? Wszędzie coś jest. Tu teraz Polska, znaczy to już pokazywaliśmy, ale tam jadą dalej. A co to są za miejscowości, co tam są? Czekaj, tylko popatrzę. Tu jest Jelenia Góra, Wałbrzych. Aha. No tam jest dużo podziemi, tak. Znaczy tam jest książ i tak dalej, wiadomo, nie? Tak, tak. Potem tu jest Kudowa, Polanica, Polkowice Zdrój, Międzylesie. Mhm. Tak. I tu jest, to jest na południe od Głuchołaz do Szumperka.
Znaczy południe od Głuchołaz i tu Szumperek mniej więcej jest, nie? Tak. Po czeskiej stronie. Tak, tak, tak. Ale to też znaczy, ale że to... Ale jeszcze w Czechach, też tam widziałem na dole, też jeszcze jest prostopadnie. I tu jeszcze, czekaj, co to jest? Ołomuniec. Aha. Mhm. Dobra. Także to jest tylko z wczoraj, nie? Mhm. Tak, to mamy skany gotowe? Mamy gotowe, no. Dobra. No to słuchajcie, to przechodzimy może do kulminacyjnego punktu, bo tak naprawdę to zrobiliśmy tą audycję, szczerze powiedziawszy, najbardziej z tego powodu, a mianowicie my mamy teraz, jak to nagrywamy, mamy godzinę 22:30, teraz w tej chwili jest akurat, jak to nagrywamy, a pokazał się taki jeden artykuł, my go tutaj pokażemy, obydwaj go znacie, więc zobaczcie, co tutaj jest i sobie to omówimy, co my tam widzimy. Więc wygląda to tak, że tak, na górze pisze Storm is upon us, czyli szturm jest już nad nami. 10 października, godzina 10:10 po południu, czyli 22:10. Byłoby to za 6 godzin, mniej więcej niecałe, gdzieś po 4 naszego czasu, że ma się coś wydarzyć. Widzimy myszka Miki, pokazuje godzinę 10:10. Dokładnie nie wiemy, o co chodzi, ale tu jest bardzo dużo odniesień. To jest ten pierwszy u góry po prawej stronie, to był taki film, co dał Dan Scavino. I Dan Scavino, on był u Trumpa jeszcze tym odpowiedzialny za media społecznościowe. Tak. I on to właśnie, on dał ten filmik i tam są bardzo ważne rzeczy, bo tam na dole jest takie na czerwono 9:12 i potem tu jest 2:19. I oni to właśnie dali do gematrii. Znaczy to było w gematrii sprawdzane i wychodziło z tego, że takie wyniki wychodziły, nie? Tak. Może powiemy dla tych, którzy nie znają się, czym jest gematria. Krystian, powiedz może, czym jest gematria. Gematria to jest taka nauka, która się zajmuje tym, że poprzez liczby można dojść do pewnych informacji, można tak powiedzieć. Znaczy to jest tak właśnie, że liczby i literki, zdania, słowa i tak dalej, wszystko można przeliczyć i wrzucić właśnie do gematrii i są takie programy nawet. Znaczy ja znam taki, co Johannes proponował, Johannes Müller, on proponował taki adres gematrix.org. I tam właśnie można sobie, nawet każdy sobie może spróbować coś wrzucić, jakieś imię, nazwisko czy jakiś wyraz i wychodzą bardzo ciekawe odpowiedzi. I tu właśnie według tego tweetu właśnie oni to dali do gematrii i właśnie dlatego powstały ten cały opis. I to są właśnie odnośniki, że te 219 to jest szturm jest ponad nami, że się ponad zaczął. Tak. Potem tak samo są odniesienia, oni sprawdzali potem 9:12 PM post meridium. I to właśnie zamieniali na wszystkie sposoby te informacje właśnie z tego tweetu. I tam też wychodziło tak samo, że to wychodziło 219, czyli też, znaczy jakby drugie potwierdzenie, że sztorm jest nad nami. Potem właśnie tutaj popatrzyli na dół i znowu dali, napisali 9:12, po angielsku po prostu słownie napisali i znowu im wyszło 158. I to się wiąże do tego storm tweet, znaczy do tego tweetu o szturmie. I tak samo się wiąże do oktober ten, znaczy, że 10 oktober, znaczy październik 2021, nie? Mhm. Potem tutaj dali, tu jest znowu jak długo ten film trwał,
to jest ta informacja, 2 godziny 19 minut i tu też napisali 2 godziny, 2 sekundy, 19 minut, 2 minuty, 19 sekund, tak? 2 minuty, 19 sekund, to jest po angielsku 2 minutes and 19 second long video i to jest też 4:46. 4:46 to znowu wychodzi do tego, że to jest według gematry 10 październik, 10:10, post meridium, znaczy po południu, czyli na wieczór, nie? Mhm. I potem właśnie na dole były takie przeliczenia właśnie, oni doszli potem do tego, że znowu policzyli 2:19, 2:19 to dawało 139 sekund. I te 139 to znowu jest według gematrii, znaczy z tego przyszli na ten plakat o myszce Miki z tym 10:10. I potem właśnie tu wzięli to z dołu jeszcze ten opis tego zdjęcia, bo to jest po prostu z Amazona podobno, może taki zegar, to jest zegar ścienny z Amazona, nie? I właśnie ten opis z dołu wzięli, tam są takie dziwne literki, one tu są napisane. I jak to właśnie podliczyli, to znowu wyszło, że to jest, tutaj to piszę, to jest 158. I to znowu przyszło na to, że to jest na ten Stundtweet i tak samo tutaj na dole, że oktober 10, 2021. Czyli o co chodzi, że z dwóch, znaczy, że z tego jednego tweeta doszli do tego tweeta i wszystkie te wiadomości tutaj, jak się to połączy, tu są właśnie połączenia do góry, na dół, to wszystko wychodzi na to, że to by miało być 10 października, godzina 22:10, nie? I to by było czasu amerykańskiego za niecałe 6 godzin. Wschodnioamerykańskiego, no. Tak. Czyli jak u nas będzie poniedziałek około 4 nad ranem, to tam coś się zacznie. I być może, no teraz, czego możemy się między innymi spodziewać? Znaczy może być blackout? Albo internet, nie? Jeszcze raz powiedz. Albo wyłączą prąd, albo wyłączą internet. Tak. Co jeszcze może się wydarzyć? Znaczy blackout nie się będzie. Może się jeszcze to wydarzyć, że koniec tych fake media. Znaczy może być wszystko, a może być też, że po prostu będzie w końcu pokazane, że kto rządzi tak naprawdę wszystkim. Tak. I że będzie widoczne wojsko, nie? Bo to wojsko teraz, na przykład tu u nas wszyscy to widzą, znaczy wszyscy, ci co widzą, to widzą, ale oficjalnie w telewizji tego nigdzie nie ma, nie? Tak, jeszcze trzeba powiedzieć, Krystian, że takie media jak K-Like, McEnany, Mike Pompeo, Baron Trump i Ivanka Trump zamieściły wszystkie naraz na jeden szlak, jeden i ten sam tweet. I ten tweet brzmiał "The last day has come", czyli ostatni dzień nadszedł, "our time has come", nasz czas nadszedł. "The question is, did you trust the plan?", czyli pytanie brzmi, czy zawierzyłeś temu planu. To jest to, co my tutaj mamy, trust the plan. Czy wierzysz w ten plan? I to się pojawiło i no taką kolejną rzeczą bardzo często właśnie był pokazywany prezydent amerykański w takiej pozie i było właśnie napisane tutaj na górze szturm nadchodzi, nic nie może tego zatrzymać, co nadchodzi, nic. Znaczy jeszcze może być takie coś, znaczy, że to właśnie się zacznie, ten szturm się zacznie. Znaczy ja sobie to nie umiem wyobrazić, jak to będzie, nie? Ale to jest właśnie to, jak powiedzieliśmy przed chwilą, że albo będzie, nie będzie prądu, może najpierw, że będzie wojsko widoczne, nie? Tak. Później może też być, że to już jest bardzo dużo, że w końcu będzie widać, że wojsko jest. Oficjalnie. Tak, na całym tak. świecie też, nie? To już by było super. Jakby powiedzieli oficjalnie,
we wszystkich najważniejszych punktach mamy wojsko i teraz wydajemy dyrektywy. Mamy po prostu planetarny stan wyjątkowy, na przykład. Znaczy teraz właśnie tu patrzyłem, bo mi Asia podała tutaj na tym. Johannes teraz właśnie dał taki wpis od Q7 for you. Znaczy to jest te Q7 for you, no po polsku, czekaj, jak to jest ten dla kanał. Dla ciebie, tak. Q7 4U. I tam właśnie teraz oni mówią, że tu po moich, nach meiner Recherche, bitte ich auf einen Blackout ab dem 15. Oktober einzustellen. Znaczy to też może być tak, że ten szturm się zacznie, to jedno drugiego nie wyklucza. Jedno drugiego nie wyklucza. Że tak. Się zacznie właśnie, a od 15 może być ten blackout. Znaczy tak. Ten 15 jest związany, bo tam ktoś też tam w komentarzach pisał, że to tak za bardzo nie pasuje, ale ja się tego trzymam, bo to tutaj dużo ludzi o tym mówi, że 15 to jest ta data, że bankructwo tej corporation, że oni mają do 15 czas. Tam w komentarzach ktoś pisał, no to nie tak do końca jest, bo to oni znowu tam pożyczą się od Chin albo coś. Chiny nie mają już kasy też, nie? I tu chodzi o to, że to jest tak komentowane właśnie, że może być, że 15 po prostu ogłoszą bankructwo i to będzie jakby dopełnienie, że teraz już będą gotowi, ten szturm się zacznie, a do 15 no już będzie wszystko przejęte, nie? Znaczy przejęte, no też sobie tego nie umiem wyobrazić, ale to będziemy wszystko widzieć na pewno, nie? Słuchajcie, my to robimy dlatego, żeby zagrać na waszej wyobraźni. My tutaj kotujemy sobie umysły, ale wy również jesteście z nami i piszcie cokolwiek do waszych wnętrz nie przyszło, to piszcie. Wspólnie dojdziemy do tego. Tutaj jeszcze może być też, że pojawi się coś, ponieważ co rusz pokazuje się, że przychodzi waluta Trumpa, na której on widnieje, jego moneta. I tu też ją widać bardzo dobrze, że w 2022 roku będzie to bardzo mocna moneta. 2009 widzimy Bitcoin, tutaj widzimy, nie wiem jak się ta moneta nazywa, ta tutaj, nie znam nawet jej, w 2015 roku, a w 2021 jest moneta Trumpa i widzimy jaka jest 13 euro w 2021 i w 2022 10 tysięcy. Także ja nie wiem jak do tego się odnieść, ale to jest jakieś szaleństwo. Jaki to przelicznik w ogóle? Wszyscy mówią inwestujcie w te monety. Bez mamona. Ja tutaj to pokazuję, a każdy niech interpretuje, jak uważa za stosowny. Tak? Tutaj każdy niech przepuszcza to przez swoje wnętrze i sam wyciąga wnioski. Także co nas czeka? Zobaczymy. Ja wiem, że nadchodzi. Nadchodzi coś bardzo, bardzo wielkiego. Ale co to jest? Zobaczymy. Dzisiaj pojawił się takie zdjęcie, które bardzo ze mną rezonuje i tutaj widzimy Trumpa. A to właśnie szukam teraz, no to chciałem dać. Tak jest. Jest w uniformie i tu pisze na szybce Donald J. Trump, Commander in Chief, czyli głównodowodzący. To jest człowiek, który niedługo będzie, niedługo, on już teraz rozkazuje, ale niedługo będzie oficjalnie wydawał rozkazy. Te wszystkie executive order, to wszystko jest od niego. Wszystko. Od 4 lat. Znaczy, Zygfryd, to trzeba też powiedzieć, to jest cała grupa, tam jest podobno 800 generałów za nim, nie? Tak, dokładnie. Bo to jest to, co nam ludzie cały czas zarzucają, że ach, Trump. To jest to, on jest na samym wierzchu albo na pierwszym tym. No bo musi ktoś być jako reprezentant. A za nim jest 800 generałów. 800 generałów. 800. 800 generałów. Tak, ale to już było, Krystian, to było już jak on objął prezydenturę, to już tych 800 generałów murem stało za nim.
Ale tego jeszcze jest więcej, bo teraz jakbym jeszcze o reszcie zaczął mówić, to pojechałbym tak daleko, że nie wiem, czy powinienem. Wierzcie mi, że tych rewelacji jest bardzo dużo. To samo, jeżeli na tym pozostaniemy, to już będzie super. I może ja bym powiedział, bo zbliżamy się do końca, Karinko, może byś coś fajnego tak na rozluźnienie powiedziała, byłoby dobrze. Ja jeszcze miałam, sobie spisałam rzeczy, bo Trump był w Iowa, nie? I wypowiadał się i oni zrobili skrót i doszli do tego, co on między linijkami powiedział, nie? Dobrze. I on powiedział, że on jest dumny z Space Force, wychodzą z założenia, bo tylko dlatego, że Space Force jednocześnie w czasie manipulacji wyborów spisywała wszystko, nie? I tak. Potem w wypowiedzi opowiadał o swoich przyjacielach i wspomniał o Gigi i o Janet, nie? I, a więc o synie Kennedy'ego i powiedział, że i chce im halo powiedzieć. Czyli powoli wpuszczają podświadomość, że syn od Kennedy'ego żyje. I później jeszcze było powiedziane, że tak. Przypuszczają, że syn Kennedy'ego jest jako Durham, no? Że to jest ten prawdziwy Durham. Durham? Mhm. Znaczy, no, bo do tej pory to też, znaczy były takie informacje dzisiaj właśnie i to jest ciekawe, nie? No to jest bardzo ciekawe, czyli niby tym kimś, kto będzie właśnie tym, mścicielem, jest właśnie ten młody Kennedy. Ty, to by było super. Znaczy, on jest prawnikiem, to by pasowało też, nie? On też powiedział, że on nie spocznie, dopóki nie znajdzie tych, co ojca sprzątli, nie? Tak, tak. I jeszcze był taki wpis, że Mel Gibson i Keanu Reeves na Telegramie zaczynają opowiadać o hollywoodzkich tamtych, tak, nie? No. Tak. To jest właśnie, to są dwa media, za które możemy być stosunkowo pewni. To jest właśnie Mel Gibson, którego krzywdzili od lat i nie dawali mu żadnych ról, bo on rozszyfrował to i trzymał się od nich z daleka, a drugi właśnie był Keanu Reeves, który brał udział i był tym Neo właśnie w Matrixie i swego czasu powiedział, że Matrix to nie film fabularny, Matrix to film dokumentalny. Znaczy ja chciałem dodać jeszcze... Aha, Karina jeszcze skończyła. Nie, proszę. Znaczy do tego zdjęcia właśnie, do tego okrętu wojennego, no. To jest okręt holenderski. Holenderski. Okręt holenderski w Hamburgu. Znaczy to jest na tej zasadzie, żeby wszyscy wiedzieli, że to też nie są wszędzie Amerykanie, to jest wymieszane totalnie. To, co tam mówiłem, że ten rosyjski samolot nad Bambergiem latał, tak samo tu w Hamburgu, że jest statek wojenny holenderski i ten, nie? Znaczy ja chciałem jeszcze taką, właśnie jak, żeby zachęcić ludzi do tych, którzy mają problemy z językiem, czy niemieckim, czy angielskim, jest taki do tłumaczenia takie coś. I to sobie po prostu wpisać, ściągnąć, to jest bardzo fajny tłumacz, działa jako aplikacja. Można sobie wtedy teksty kopiować i przetłumaczyć na język, jaki się chce. No super. Mhm. Krystian, jeszcze mieliśmy tą reklamówkę pokazać z tego kanał informacyjny z tą żabą. Mamy to? Ty myślisz od kanał informacyjny? Ten polski, co oni tłumaczą na polski. Mamy to na Telegramie? Ja tego nie mam teraz. Ja tego nie mam. A to może przy następnej okazji. Przy następnej okazji. Ja wiem, o co ci chodzi, ale tego teraz szybko nie znajdę. Ja chciałem jeszcze dodać, bo myśmy z Kariną się śmiali przed programem właśnie, że musimy na końcu powiedzieć, że poszukujemy 40 followerów, nie? 40 tysięcy zaginionych. 40 tysięcy. 40 tysięcy, a gdzież oni mieliby być? No, nie znaleźli nowego kanału jeszcze od Zygfryda. Ach tak. No. No tak, wiecie, słuchajcie, nawet tak zastanawialiśmy się, jak właśnie będziemy w przyszłości nazywać nasze media,
pojawiało się kilka propozycji i niedługo ogłosimy, jak właśnie będziemy ten nasz, do tej pory nazywaliśmy to medie, że to jest kanał, ale stwierdziliśmy, że są piękniejsze określenia i od następnego razu będziemy mówić już, jak nazywamy się, na czym występujemy, tak? Także słuchajcie, na sam koniec może jeszcze pokażę coś, co jest pozytywnym nastawieniem do życia. Ktoś tu zamieścił na stronie języko niemieckojęzycznej właśnie takie serduszko i smiley i powiedział, nie wszystko jest zabronione, nie wszystko jest odmówione. Tutaj chyba z Australii to pisze, der Frühling nicht, czyli wiosna nie jest odmówiona, słońce nie jest odmówione, miłość nie jest odmówiona, telefonowanie nie jest odmówione, przy Freundlichkeit, jak to się mówi, jak jest ktoś miły do kogoś. Przyjaźność. Tak, przyjaźność nie jest odmówiona i nadzieja też nie jest odmówiona. Tak, to jest, tam jest wiele tak. Informacji. KJU. Zygfryd, to może ja teraz przeczytam na koniec. Ja zrobiłam taki bardzo skrótowy skrót od wypowiedzi od Ewy, nie? Dobrze. Z piątku, a więc Ewa opowiadała w swoich przemyśleniach wieczornych, że nadchodzi czas, w którym Królestwo Boże będzie nie tylko na górze, ale również na ziemi. A wola Boża będzie obowiązywać w surowości wszystkich ludzi. Początek zmian przeżywamy już dla wielu ludzi, którzy nie interesowała świadomość, zmiany będą bolesne. Wspomniała Ewa o swoim znajomym, który po 2 latach przyleciał do Kanady. Owy znajomy wyśmiewał pracę Ewy, jednak odwiedził ją znów. I znów zapytał się o jej poglądy, stwierdzając, że Ewa żyjąc na bazie duchowości, duchowej świadomości, przeżyła ostatnie 2 lata dobrze, radośnie i optymistycznie. I jeżeli nadejdą złe zmiany, to miała chociaż 2 lata łatwiej niż inni. Jeżeli jednak nadejdą dobre zmiany, o których ona ciągle mówi, to przejdzie ona w nowy, dobry świat bez strat. Dla tych wszystkich, co myślą, że będzie źle, jak się człowiek podporządkuje prawom stworzenia, jak zrozumie w ogóle, o co chodzi, to będzie mu łatwo. Ten, co nie zrozumie, będzie miał ciężko. Tak, właśnie na tym to polega, że dzisiaj się rozchodzą kontynua czasowe. A dlaczego tak się dzieje, że jeden na przykład rozumie, drugi nie rozumie, trzeci się siłuje, a czwarty poddaje się temu, ponieważ jeżeli jest się w boskim porządku, to można sobie spacerować po ulicy i wiadomo jest temu komuś, że nic mu się nie stanie, bo w boskim porządku nie ma miejsca na przemoc, na starcia, jego to ominie, to wszystko jest sterowane energią. Jeżeli to jest boska energia pozytywna, to ten człowiek jest w niej otulony. A jeżeli to jest energia, którą sam sobie przyciągnął, to on teraz w niej jest skąpany, on jest osaczony nią. Nam to mówi, że bądźmy pozytywni. Naprawdę to jest nasze przekonanie, że jeżeli będziemy pozytywnie do świata się odnosić, to ten oddźwięk będzie w ten sposób wracał do nas z powrotem. Także, kochani, może z tym was zostawię. Czy macie jeszcze coś do dodania? Ja to mamy wszystko. Czekamy do 4 rano i słuchamy wiadomości. Tak, więc żeby nie przedłużać, kończymy na dzisiaj tą relację. Zaraz wrzucam to, żebyście mogli sobie to odsłuchać na premierę, nie wiem, może za godzinkę i czekamy właśnie na te zmiany, co się będzie działo.
na pewno będzie dobrze, bo już i tak jest dobrze. Do tej pory udało się wszystko bardzo dobrze. Ja widzę, że i wy na pewno to potwierdzacie, że wszystko idzie w dobrym kierunku i nie mamy się czego obawiać, same pozytywne zmiany. Także ściskam was obydwu. Trzymaj się tam, Karinka, trzymaj się, Krystian, bo jeszcze jutro musisz na zarobek iść, także wszystkiego dobrego i do następnego razu. Pa, pa, trzymajcie się. Wam też wszystkim miłej, spokojnej nocy. Bye, bye. Trzymajcie się, cześć.